Ale jakby trochę popracował nad stylem, no mógłby być, no... Mógłby dojść daleko. Nie do zajebania, nie? Nie do zajebania. Siema chłopaki, widzieliście jaką mam nową piłkę? Stary, nie widać żadnej piłki w ogóle, nic. No tutaj czekaj. Jest przecież. Stary, nie, poczekaj, musimy na to jaka, spojrzeć. No tutaj, piłka? No jest. Widzisz jakąś piłkę? Ja nie widzę żadnej tu piłki. Tu jest, przecież. Nic nie wiem, o co ci chodzi. No tu jest. Ta. No ta. A więc Monta Stay True, jak tutaj widzicie napis. Jest to piłka stworzona przez znaną już nam wszystkim markę Monta. Piłka została wyprodukowana w 2018 roku. I właśnie, czy jest ona lepsza od swoich poprzedników? Czy też nie? Zaczniemy od designu. Piłka jest w kolorze moro, bardzo dużym napisem białym Stay True, czyli oczywiście jest to slogan Monty, zostań prawdziwy, tak? Tutaj mamy również oczywiście znaczek Monty Original Street Soccer Ball, rozmiar 4,5 i jest znany już z Monty Earth. Napis Made in the Saliva of Dragons. Ta piłka została wydana przed Monty Earth. Była już na naszym kanale recenzja klasycznej Monty, którą daliśmy jakiś czas temu, więc teraz przyszedł czas na właśnie odświeżoną wersję tej piłki w zupełnie innej kolorystyce. I pytanie, czy ta Monta różni się od swoich poprzedników? No właśnie, w tej recenzji postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Używam tej piłki już ponad rok czasu i powiem wam szczerze, że jest to na pewno najlepsza Monta bazująca na właśnie tym rozmiarze 4,5, z jaką miałem styczność. Najpierw była to Monta Shinny, oczywiście totalny klasyk czerwony. Później oczywiście była Monta pomarańczowa, jak i Monta zgniła zieleń. Jednak ta piłka zdecydowanie jest inna. Przede wszystkim chodzi tutaj o strukturę, o to, z czego została zrobiona. Zobaczcie, tutaj jest zupełnie inny materiał. Jest to taka jakby gęsia skórka, która ma takie kratki po prostu. Ma jakby obustronne linie, które właśnie powodują, że ta Monta jest zdecydowanie bardziej przyczepna niż poprzednie. I właśnie na tym mi zależało, tego oczekiwałem od tej piłki i no nie zawiodła mnie pod tym względem. Przyczepność jest naprawdę świetna, zahaczenia są super, przy czym warto dodać, że no, piłka też mi się wydaje nieco bardziej okrągła niż poprzednie Monty, bo niektóre miały taką tendencję, że były lekko takie zniekształcone. Jednak ta jest właśnie zdecydowanie precyzyjniej i zdecydowanie lepiej zrobiona. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tej piłki, jest ona no całkiem w porządku. Wiadomo, nie jest to klasyczna meczówka, która jest no praktycznie nie do zdarcia, jedynie tam się lakier zmywa tak naprawdę. Tak wygląda praktycznie nowa Monta Stay True. Widać jeszcze, kolory są niewyblakłe, są bardzo ładne. A tutaj jest już dla porównania Monta, którą ja gram od ponad roku. Jest ona już bardziej wyblakła, nie ma już tego koloru. I jak widzimy, jest już nieco bardziej zmechacona. Te wszystkie te nitki, które tutaj właśnie tworzą tę kratkę, no po prostu już nie dają rady i wychodzą. Te zmechacenia są spowodowane tym, że moi siostrzeńcy grali nią ostatnio właśnie w piłkę nożną na chodniku, więc myślę, że zdecydowanie to na nią wpłynęło. A jeżeli chodzi o aspekt treningów typowo freestyle'owych, to nie ściera się jakoś bardzo szybko. Więc materiał jest no jak dotąd niespotykany przeze mnie w żadnej piłce. Jest to naprawdę na pewno ciekawe rozwiązanie, które dobrze, że zostało wprowadzone. Ta właśnie kratka, jak to nazywam, wydaje się całkiem dobrym rozwiązaniem. Poprzednie Monty miały materiał taki jeansowy, jednolity, właśnie z tego słynęły. Ta piłka zdecydowanie się różni. Jest również zrobiona z podobnego takiego materiału, ale właśnie ta kratka, te takie szycia naprzemienne, no powodują jednak to, że ta piłka jest bardziej przyczepna,
bardziej się klei do nogi, jest właśnie lepsze zahaczenie z montą, nawet montą tą czerwoną czy jakąkolwiek późniejszą. Miałem taki problem, że jak ona była nowa, to trzeba było ją jednak trochę pograć, żeby ta pierwsza powierzchnia jakby się zdarła, żeby nie ślizgała się. Bardzo często na halfach czy na innych trikach ślizgiwał się ten materiał jeansowy. W tym przypadku tak nie ma. Mam wrażenie, że im nowsza jest ta piłka, tym jest po prostu lepsza. Nie trzeba ich w ogóle rozbijać, nie trzeba ścierać tej powierzchni, tylko po prostu od razu możemy grać, od razu możemy robić właśnie jakieś kombinacje odhaczane na obie nogi. Naprawdę świetnie się sprawuje ta piłka. Tym bardziej, że jest tutaj zastosowana technologia High Bounce System, co powoduje, że ma się odbijać lepiej w porównaniu do swoich poprzedników. I szczerze wam powiem, że chyba tak jest. Chyba naprawdę czuć te różnice. Monta starsza była taka, że jednak trochę trzeba było tej siły włożyć, to odbicie nie było jednak takie dobre. A grając tą piłką zauważyłem, że właśnie no, wkłada się w triki mniej wysiłku i po prostu no lepiej się odbija. Lepiej się odbija. Gra się naprawdę bardzo przyjemnie. I może być to dobre dla początkujących, którzy właśnie zaczynają swoją przygodę z freestylem, nie wiedzą jaką piłkę zakupić, no to moim zdaniem ta oto piłka Stay True od Monty jest naprawdę rozwiązaniem, nad którym warto się zastanowić. Piłka waży 348 gram. Porównując do meczówki, która waży 430, więc no 80 gram różnicy, słuchajcie, to moim zdaniem dużo. I rzeczywiście czuć to w samej grze, zdecydowanie mniej siły zużywamy, robiąc właśnie jakieś triki czy kombosy tą piłką, porównując do zwykłej piłki. Czy to jest zaleta, czy to jest wada? Otóż to już zależy od was. Ja subiektywnie powiem, że dla mnie jest to zaleta, gdyż no mam dosyć słabą kondycję, jeżeli chodzi o kombosy, więc ta piłka pozwala mi grać dłużej po prostu na treningu. Dla początkujących jest to naprawdę dobry pomysł, ta piłka, ponieważ no waga jest mniejsza, biorąc pod uwagę, że początkujący gracze to zazwyczaj młodzi gracze, są jednak w fazie dojrzewania, tak, jeszcze nie są zbyt wysocy, ciągle rosną, mają krótkie nogi i po prostu mniej siły niż już dorosły facet i myślę, że to jest właśnie dobre rozwiązanie dla nich. Jeden jedyny minus tak naprawdę, który zauważyłem, to słabe czucie tej piłki. Oczywiście jest to spowodowane mniejszą wagą. Jednak no jest to czasem frustrujące, ponieważ no grając chciałbym czuć piłkę na swojej stopie jak najlepiej, żeby mieć jak największą kontrolę nad nią. A jednak no tego czasem brakuje, nie? Jednak no coś za coś, taka prawda. Może ona niektórym zaawansowanym graczom nie podpasować, dlatego że ci gracze lubią mieć wszystko pod kontrolą, władza. Dlatego, że jednak no te czucie piłki jest dla nich bardzo ważne, a właśnie ta piłka jest taka, no jest dosyć ciężka do wyczucia, szczerze mówiąc. Reasumując, jest to na pewno świetna opcja dla pojedynczych trików. Naprawdę, no Monta ogólnie z tego słynie, wielu graczy na świecie robi jakieś pojedyncze, nowe triki, jakieś bardzo trudne, po prostu Montą, tak? Raz dlatego, że jest mniejsza, a dwa, że jest no trochę lżejsza. Więc no przy długich kombosach może ona być problematyczna, jednak przy pojedynczych trikach daje radę, bardzo daje radę i zdecydowanie polecam. Ja na przykład jestem typem gracza, który gra tak zwane one-shoty, jakieś trudne, ale krótkie akcje i moim zdaniem jest to zdecydowanie najlepsza monta z tych klasycznych. A grałem już każdą tak naprawdę i ona zachwyca mnie tym, że naprawdę przyczepność jest zdecydowanie inna niż w poprzednich. I to jest dla mnie kluczowe, tak? Lepszy niż Akimbol? Czy lepszy niż... Czy jest ta piłka lepsza od Akimbola? Nie. Nie jest lepsza. Akimbol, mimo że również był lekki, nawet lżejszy, ponieważ no to jest monta tylko po prostu bez tych ład. Również były problemy z kontrolą. Kontrola w Akimbolu też nie była idealna, jednak zdecydowanie lepsza niż ta. Tutaj no bywają również, mimo tej takiej fajnej gęsiej skórki, fajnej tej kratki, to bywają czasem takie momenty, że jednak piłka trochę się ześliźnie, właśnie poleci gdzieś na prawo, lewo za bardzo. Z Akimbolem nie miałem takich problemów na dłuższą metę.
I no ta piłka, mimo że była lekka, na wietrze się grało, no to była tragedia, tak? Bo lekko zawiało już, piłka uciekała. To jednak miałem wrażenie, że bardziej słuchała się mnie i miałem po prostu nad nią lepszą kontrolę. Przykład, cross aktat w NT meczówką chodzi mi praktycznie za każdą próbą. Chodzi mi szczególnie o to wybicie crossa, że jest takie idealne. Tą piłką siądzie mi może raz na trzy próby. Tragedia. A jaka cena takiego oto cacka, niewidocznego cacka, wtapiającego się w tłum cacka? Na oficjalnej stronie jest to chyba 30, coś koło 33 euro, ale oczywiście nas to nie interesuje za bardzo, ponieważ ta piłka jest dostępna w Polsce całkiem dobrze, naprawdę. Nie jest trudno znaleźć ją na Allegro. Cena bazuje w okolicach 100 zł, więc myślę, że jest to jak najbardziej odpowiednia cena jak na taką piłkę. Czy bym ją kupił ponownie? Tak. Czy warto wydać 100 zł, przyjmijmy tę wartość, za tę piłkę? Myślę, że jak najbardziej. Nie jest to duża kwota. I myślę, że to jest taka piłka, którą naprawdę warto przetestować, jeżeli chcesz coś zmienić, jeżeli gracicie źle swoją piłką, swoją meczówką, czy jakąś inną, to powinieneś po prostu spróbować. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, myślę, że jest to jak najbardziej piłka godna polecenia, jest to dobra piłka, jest to bardzo dobra piłka dla początkujących graczy. Jeżeli zastanawiasz się właśnie nad rozpoczęciem swojej przygody z freestylem, nie masz sprzętu, nie masz właśnie piłki i chcesz jakąś nabyć, to zdecydowanie polecam tę piłkę. Cena jest naprawdę atrakcyjna, sama piłka jest dobrze zrobiona, jest naprawdę fajnie zrobiona. No, moim zdaniem chyba najbardziej odpowiedni wybór. Ale pamiętajcie, że piłka to tylko piłka, jest to no, tylko narzędzie, tak? Ona za was nie będzie grała. Nie spowoduje to, że jak kupicie piłkę specjalnie stworzoną dla freestylerów, to że po prostu będziecie od razu umieć jakieś triki z automatu, tak? To tak nie działa, po prostu dalej musicie trenować, dalej musicie dawać z siebie wszystko. Ale no, z taką piłką myślę, że możecie nauczyć się podstaw. No i każdego tak naprawdę triku. No ja, to jest odbywa. Patrzcie, co się dzieje. Dobra, ocena. Jaka jest moja ocena? W skali od 1 do 10 czy w skali od 1 do 11? 10. Okay. A więc moja ocena tej piłki jest następująca. Tutaj na szafeczce. Wypał po 8 punktów. Jest to bardzo dobra piłka, jednak ma swoje minusy. Czasem mnie właśnie irytuje. I tak mimo wszystko gra mi się nią zdecydowanie najlepiej, jeżeli chodzi o wszystkie monty. Jeżeli właśnie chodzi o grę w butach siateczkowych, to naprawdę jest okej. Dzięki, to była dla was ta recenzja. Pamiętajcie, zostańcie prawdziwi, po prostu trenujcie i ogień. Eldo. No coś trzymasz w ogóle, stary? Nie, dalej. Nie, to powinno być ujęcie, jak dostaję w twarz. Złapałem coś, ale nie widzę co. Nie, nie tak.